Mam dzisiaj misję do wykonania. Jest wyjątkowy wieczór, muszę się przedostać z punktu A, którym jest południe kraju, do punktu B, którym jest środkowa część kraju. A gdzie jadę, to się dowiecie już niebawem. Moja podróż będzie trwała 2,5 godziny, co pewnie wy zobaczycie w telegraficznym skrócie i dla was to będzie 2 minuty, więc widzimy się za te 2 minuty z powrotem. Mogę powiedzieć, że dotarłam na miejsce, jestem w Northampton. 2 minuty brakowało i spóźniłabym się na... Zaraz zobaczycie, kto to obok siedzi. 2 minuty brakowało, abym spóźniła się na pociąg do Northampton z Londynu, ale zdążyłam i odebrała mnie osoba, którą już kiedyś widzieliście na moim kanale we wrześniu w zeszłym roku. Spotkałyśmy się w Londynie. Proszę, przywitaj się. Cześć! Spędzamy razem weekend. Sylwia Inditer, oczywiście we wszystkich filmikach, które będą na moim kanale z jej udziałem będzie podlinkowany tutaj na dole, więc będziecie zawsze mogli tam zajrzeć i zobaczyć, co Sylwia nagrywa. My teraz właśnie dotarłyśmy do domu i ja potrzebuję kawy, bo inaczej zasnę. Więc robimy mały desant, nie wiem, czy jeszcze coś dzisiaj nagram, ale no, to się okaże. A jak nie, to widzimy się jutro, bo będzie filmik z całego weekendu w Northampton. Hello, witajcie moi drodzy, witajcie w sobotni poranek, mamy godzinę 8:10. Ja już jestem po prysznicu i mówię tak szeptem, ponieważ nie chcę obudzić Sylwii Adama, bo chyba oni jeszcze śpią. Ja wstałam wcześniej i postanowiłam po prostu doprowadzić siebie już do porządku. Znajdujemy się w pokoju, który pewnie dobrze znacie z filmików, bo ja tutaj właśnie śpię. Powiem wam, to jest takie dziwne uczucie, bo znam ten pokój, widziałam go wcześniej, ale fizycznie nie byłam tutaj nigdy, ale tak czuję się, jakby tutaj było takie małe déjà vu. Takie dziwne właśnie uczucie. Więc tak, plan na dziś. Jak ciekawe, oczywiście zjeść śniadanie, nakręcić coś dla was i idziemy na zakupy do miasta. Mam kilka rzeczy, które chcę kupić, więc jeżeli te zakupy będą owocne, to oczywiście jutro postaram się nagrać dla was jeszcze jeden filmik, taki bonusowy. Więc tak, ja teraz mogę właśnie zrobić kawę i widzimy się już niedługo. Ile
zaledwie więcej. 3 godziny nagrywania filmików, które będą trwały może po 10 minut. Jesteśmy, nagrałyśmy! Tak wygląda pole bitwy. Nasze pole bitwy. Działo się, nie będziemy tego teraz sprzątały, bo nie ma czasu. Idziemy teraz na zakupy i zobaczymy, czy coś kupimy, czy nie. Zabieramy oczywiście Was ze sobą. Dopiłaś kawę? Która dzisiaj? Trzecia? Ja chyba kupiłam. Sylwia mówiła, że pije dużo kaw, ale ja piję od mniej więcej. Co zrobię? Zbankrutuję to! Zbankrutuję dziewczynę. Na razie proszę, przywiozłej kawę. Przywiozę. Primę tą mocną. Dobra, my się ubieramy, lecimy i zabieramy Was ze sobą. Właśnie, to jest właśnie to, co dziewczyny, które nagrywają, robią. Stoją ładnie tutaj ubrane, ale reszta jest w dresach, czyli to, co my dzisiaj prezentowałyśmy, bo tak jest po prostu najwygodniej. Takie jest sprostowanie. W moim przypadku 3 rozmiary za duże. Ale takie są najlepsze. Nie, bo schudła. Tak. Dziewczyna schudła, ile? Pochwal się. Korka się rozciągła się. Pochwal się, 10 kilo. I co? Oglądaliście filmik, w którym pokazywała książkę, dzięki której także schudła? Nie, 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 mój trener, pozdrawiam chyba. Ale książkę już pokazywałaś. Tak, ale już jestem na diecie i 5 kilo na diecie. Także oczywiście filmik musicie zobaczyć. Musicie pójść na kanał do Sylwii i tam będzie Holz Polski, tak? To jest Holz Polski? Tak. Holz Polski, tam o tej książce mówi. I na... mam nadzieję, że w końcu Sylwia się przełamie i nagra dla Was filmik, w którym pokażę Wam, co je, a propos właśnie tej książki, jak wygląda jej menu. To jest dla osób, które chciałyby zrzucić troszeczkę kilogramów na wiosnę. Za dużo jeść. I ma chwilkę na śniadanie. Dobra, słuchajcie, gadamy za dużo. Idziemy. Idziemy i widzimy się za chwilę. Said, how about we sit instead? I told you my life was beginning the moment I saw you. I was with... Wiecie co, nie wiedziałam, że Sylwia jest takim driverem. Zwykle ją w vlogach widzicie siedzącą na tym miejscu, ale że dzisiaj nie ma Adama. Ja jestem. Mówię właśnie, że nie lubię. Jest bardzo bezpieczne. Sylwia jedzie bardzo dobrze, czuje się bardzo bezpiecznie, więc siedzę na jej miejscu i ja z tego miejsca vloguję. Tym autem ty zawsze jeździsz, jak Adam jest z tobą, czy on też nim jeździ? On też nim jeździ. Wow, czyli na tym miejscu Sylwia też często siedzi jako vlogerka. Tak, jeżdżą. Słuchajcie, mamy przepiękną pogodę. Jest słońce, chociaż w sumie kilka chmurek jest, ale jest naprawdę bardzo ładnie. Jesteśmy w drodze do miasta. No i po tym całym nagrywaniu chcemy wydać trochę kasek. Przed chwilą Wam pewnie mówiłam, nie wiem, czy to wstawiło. Tylko troszeczkę. Obie miałyśmy wypłatę, to też powiedziałam. Takie do promocji jakoś pewnie. Do TK Maxa też musimy iść. Do TK Maxa. Do szkoły maselniczki. Tak, bo Sylwia chce kupić maselniczkę, bo nie ma. Taki sam. A tam jest taka część właśnie do domu Aswell. A macie tutaj Aswell. Aswell. Po angielsku. HomeSense. Aha, ale całkiem gdzie indziej. Nie w mieście. No, ale jest tak, też jest fajnie. Tam są tylko rzeczy do domu. No. Tak, bardzo fajny sklep tutaj w Anglii. To jest jak w Polsce odnośnik Home Menu. Home Menu jest taki jakiś sklep właśnie. Home Menu to jest coś nowego. Jeju, gdybyście zobaczyli jej kolekcję kubków, jeżeli mi się uda nagrać, jeżeli Sylwia mi pozwoli, to Wam pokażę. Naprawdę dziewczyna ma chopę na punkcie tego typu akcesoriów do kuchni. No ja mam w domu 4 i mi wystarczają. Ona ma 44 i jeszcze ma mało, ma miejsce i chce wykorzystać to na inne kubeczki, więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będziesz kupowała żadnych kubków. Tego nie wiem. Zobaczymy. Nie ma Adama, nigdy nie zapytam. Się coś? Teraz idziemy jeszcze tylko załatwić nasze potrzeby i wracamy do samochodu.
chłopaki jeszcze udajemy się do Tesco, które jest niby otwarte 24 godziny na dobę, ale się dowiedziałam właśnie, że nie jest. Co musimy kupić? Takim małym druczkiem jest, którego nikt nie odczyta. Co musimy kupić? Marchewki. Do czego? Bo my jesteśmy na diecie. Do Shepherd's Pie. Dzisiaj nie Adam gotuje. Adam gotuje. Mamy niewolnika w tej chwili. Czeka. Coś jeszcze miałeś na kupić? Co miałeś na kupić? Wino. Nie, ale coś jeszcze jedno było, ale nie pamiętam co. Mleko kokosowe. Mleko kokosowe? Bo pijemy tyle kawy, że musimy kupić. Czekaj, spójrz. Jest. Z tyłu pan nas w sklepie pogonił. Nie mogłyśmy kamerować. Kazał nam aparat wyłączyć. Ale dziwne, bo słuchajcie, w Azji widziałam dziewczyny, które kręcą tutaj w Anglii. Spokojnie sobie chodzą z aparatem, z kamerą po całym sklepie. Nic się nie dzieje, a w Tesco raczej chyba nie można. Więc kupiłyśmy, co kupiłyśmy. Mamy wszystko, co nam potrzeba. Tak, 3 razy więcej rzeczy niż miałaś kupić. Nie 3 razy więcej. Było 3 razy więcej? Tak, ale Ania będzie gotować u mnie obiad jutro, więc... Ale w sumie tylko pieczarki do tego obiadu kupiłyśmy. Tak? Bo wszystko masz, powiedziałaś. I ryż jeszcze dokupiłyśmy. I co będę gotowała, to zobaczycie jutro. O Jezu, tam się wstrzymałam. Automatyczne zamykanie drzwi. Jedziemy teraz do domu i... Nie na wiem. Polu zimy. Na dworze. Na polu. Na dworze. Chciałam z domu założyć ciepłe pantofle. Czapy! Ale no, co część kraju, to inne powiedzenia, inne zwroty, więc tak to z naszą kulturą bywa. Dobra, kończę i widzimy się, może już nie, może tak, jak będziemy w stanie. Będziemy, żartuję. Mam tylko jedno wino. To się wytnie. Jedziemy do domu. Taka pogoda nas wita w niedzielny poranek. Pada. Zachmurzone niebo. Dobrze, że wczoraj byłyśmy na zakupach. Wszystko nam się udało. Więc dzisiaj możemy dalej nagrywać. I zostajemy w domu. Cóż, że godzina 11, ale śniadanie musi być. Jam, jam. Bardzo wojenne są. Sylwia się bardzo stresowała. Teraz idziemy wbić kolejną kawę. Która to jest? Mówiłaś? Trzecia? Nie, która kawa? To jest ta śniadania wadą czy gusto. Polecam, jeżeli macie dolce gusto, które jest tutaj. Taki mamy pingwinek. Polecam tą śniadanią, bo jest... I that's it, moi drodzy, to jest koniec mojej wyprawy do Northampton. Dzisiaj wyjeżdżam. 15:50 mam pociąg. I to tyle.
wszystko z naszego weekendu. Mam wrażenie, że ten czas minął w ekspresowym tempie. Tak, fajnie, ale strasznie szybko się skończyło. Za krótko, zdecydowanie za krótko. Ja mam na szczęście jutro jeszcze wolne. Ja nie. Ale o drugiej ktoś dopiero. Musi pracować, żeby ktoś nie musiał pracować. Ja wzięłam urlop. Tak, więc wracam do domu, postaram się poskładać dzisiaj ten filmik. Sylwia ma taki plan i mam nadzieję jutro, jeżeli dobrze mówię to dla was dzisiaj, będziecie mieli na naszych kanałach dwa filmiki do obejrzenia. Ten cały weekend z perspektywy Sylwii. Jest trochę podobny. No, pewne ale... momenty, ale i tak z przyjemnością obejrzę. Zobacz, jak to złożyłaś. No. Dobra, moi drodzy, żegnam się z wami i widzimy się w jednym z filmików, które dla was specjalnie nagrałyśmy. Dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się, pa pa. Pa pa. Obiecałam, że coś wam pokażę. Kolekcję kubków Sylwii. To jest naprawdę, słuchajcie, kubko, choliczka i ma tu jeszcze miejsce, więc wierzę, że wyląduje tutaj jeszcze więcej kubków. Oto dowód. Jest nagrany.